Kolejny odcinek Narodzin Przyczepy. Jak widać, podłoga jest już zaizolowana, pianka jest już przycięta. Trochę wymagało to wysiłku, ale... Ale na razie cofamy się w czasie. Kupiłem sobie taki fajny mikrofon, więc teraz mogę relacjonować przed kompem. Tutaj pan zaczyna nakładać tą piankę, o której wspominałem. Pianka zamknięto-komórkowa, czyli podobno całkowicie odporna na wilgoć i wodę. Może być podobno zalana wodą i nie chłonie wilgoci, bo każdy jeden pęcherzyk jest jakby odseparowany od reszty. Tutaj trochę to przyspieszyłem, żeby nie przynudzać. Tutaj widać, jak ona szybko puchnie. To jest w czasie rzeczywistym. Teraz z perspektywy czasu widzę, że jakbym to robił jeszcze raz, to na te aluminiowe profile nakleiłbym jakieś gąbkę albo coś w tym stylu, żeby potem móc to łatwiej oderwać piankę, w sensie od profili. Bo jak to wszystko zaschło, to musiałem się namęczyć, żeby raz, żeby ją odciąć od tych profili, a dwa, żeby w ogóle znaleźć, gdzie one są. Także jak będę robić kolejną przyczepę, to sobie to nakleję. Ogólnie jestem zadowolony. Myślę, że jeśli ta pianka faktycznie jest taka wodoodporna, to ta podłoga będzie wieczna. Tak to wygląda po zalaniu pianką. Ona jest na tyle sztywna, że swobodnie po niej chodzę. To już pierwsze próby wycinania. Teraz muszę to wyciąć jakoś. Nie mam jeszcze do końca pomysłu na to, ale coś trzeba będzie wymyśleć. Tutaj nagrałem timelapsa, jak wycinam tą piankę. Ogólnie próbowałem chyba wszystkich metod, jakie przyszły mi do głowy. I stanęło na tym, że najpierw zgrubnie wycinałem to taką piłą do drewna. Potem obcinałem zębatą pacą do nakładania kleju do płytek, lekko naostrzoną. Ślizgając się po tych aluminiowych profilach. Przy tych przewodach i tych wszystkich rurkach było trochę zabawy, ale jakoś to zmęczyłem. Ogólnie zajęło mi to prawie cały dzień, samo wycinanie, a potem jeszcze to szlifowałem. Za chwilę to będę chyba szlifował. Teraz jest to tak zgrubnie przycięte,
i jest troszkę za wysoko. Specjalnie tak, żebym potem mógł to wyrównać. Obraz jest trochę ciemny, bo robiłem to w zamkniętym pomieszczeniu, bo akurat wtedy lało i było zimno. To już jest kolejny dzień. Mam taką właśnie tarkę do styropianu. Ona jest na tyle szeroka, że ślizgam się nią po powierzchni profili dwóch sąsiednich, także łatwo było mi uzyskać jeden poziom, właściwy poziom. Robiłem to w maseczce, bo strasznie się to kurzyło. Niestety w kilku miejscach, tutaj na przykład, okazało się, że ta pianka wypchała troszkę kabel do góry, więc musiałem to wyskrobać. Tak samo rurki z wodą wypchała mi do góry. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc, no ale całe życie się człowiek uczy. Tutaj też kabel, tu i tutaj. Przy ścinaniu po prostu okazało się, że ten kabel trochę wystaje ponad powierzchnię, więc musiałem to wyskrobać i spuścić go niżej. Tutaj jeszcze robię ostateczny test szczelności, czyli dwie rurki połączyłem. Już robiłem raz test wodą, a teraz jeszcze robię powietrzem. Rurki są połączone, ta jest zatkana. Tą jest wkręcony manometr, a od spodu tym zaworem spustowym nabiłem układ sprężonym powietrzem, zamknąłem zawór. No i kilka dni już sobie tak stoi, ciśnienie trzyma, także wszystko jest ok. Wolałem się jeszcze upewnić przed założeniem podłogi. No w tej chwili będę chciał zrobić podłogę, a w międzyczasie zrobiłem ściany. Ale o tym innym razem, bo musiałem ten filmik podzielić, bo byłby trochę za długi. Tutaj jeszcze są zdjęcia na koniec pokazujące, jak to wygląda zaraz po zalaniu pianką. Ta pianka wysycha błyskawicznie, bo w zasadzie już po 5 minutach można było na to wchodzić. Na razie tyle. Postaram się coś zmontować, bo mam trochę materiału, ale nie mam czasu się tym zająć.